Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym challenge'u, oczywiście FIFA 17 przed nami na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie, raz jeszcze dzisiaj challenge, który robiłem też rok temu. Postanowiłem go powtórzyć, bo naprawdę jest bardzo fajny, bardzo prosty do wykonania, no i bardzo ciekawy, bo jest to automatyczny draft. Czyli po prostu klikam, wybierz automatycznie po wybraniu kapitana oczywiście i, że tak powiem, gra przypisuje mi sama karty i zobaczymy, co ciekawego zostanie utworzone, jaki skład będę miał, jakie karty mi dobierze. Zaraz się o tym przekonamy. Oczywiście, jeśli chcecie więcej takich challenge'ów, dajcie znać pod spodem oczywiście w komentarzach też, jaki challenge chcielibyście zobaczyć jako kolejny. Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco i lecimy. 300 FIFA Points, oczywiście wpisowe do draftu, formację sobie wybiorę jeszcze na początku sam. 4-3-3, 4-5-1, wiecie co, tak się zastanawiałem ostatnio nad 4-5-1 albo nad 4-1-2-1-2 w drugim wariancie. O, i to może być ciekawa formacja. Czyli tak jak mówiłem, wybieramy sobie teraz kapitana i jak wiecie tutaj, nie dlaczego zawsze dobieram mi takich zawodników właśnie. Mamy raz, dwa, trzy, trzech skrzydłowych do formacji, gdzie w ogóle skrzydłowych nie ma. No jestem ciekaw, jak to wszystko zostanie poukładane, ale wybieram sobie Cristiano Ronaldo. Oczywiście zawodników z ławki rezerwowych będę mógł używać. No i teraz dzieje się magia, czyli dajmy sobie tutaj, naciśnijmy tak. I czy chcesz zbudować skład automatycznie? Tak jest, zobaczmy co nam ciekawego dobierze. Oby fajnych zawodników, jest Felipe Luis. Straszny film. Suárez do tego. Jeszcze jedna dobra karta, poproszę. Jeszcze jedną dobrą kartę. Nie, nieźle. Mój skład jest właśnie już gotowy, więc tak to wszystko się prezentuje i powiem wam, że jestem zadowolony. 83 zgrania udało mi się z tego wyciągnąć. Tutaj mam jeszcze ławkę rezerwowych. No niestety Leno i Sokratis na ławce rezerwowych, ponieważ tutaj mam takich fajnych czterech zawodników właśnie z ligi włoskiej i bardzo fajnie oni się połączyli, więc naprawdę to tutaj wszystko pasuje. Do tego mamy Felipe Luisa, piękna karta, 93 overall, 94 tempa, niesamowita defensywa, fizyczność, podanie na poziomie 96. Po prawej stronie Debussy, trochę słabszy, mamy tutaj Barkleya, no i z przodu Cristiano Ronaldo oraz Suárez, który ma bardzo fajne połączenie swoją drogą, więc jestem ciekaw, jak będzie grało mi się w drafcie tym składem. Idziemy szukać pierwszego przeciwnika. No i mamy naszego przeciwnika pierwszego w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że nie ostatniego. Alvaro Morata na ataku, 4-3-3 formacja i mamy tutaj Polaka, więc jeśli oglądasz, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Nazwa składu bodajże Cebulaki, także tak to wszystko się u niego prezentuje. Tutaj tak szukam minusów, bramkarz niby nie ma pełnego zgrania, no ale czy to jest jakiś mega duży minus, to się okaże. 20 minuta spotkania i póki co największe problemy mam z tym, żeby przejść tam w pomocy tego Hulita. Naprawdę niesamowita jest ta karta. Kolejna FIFA i po raz kolejny Hulit naprawdę jest bestią. Chętnie bym sobie pograł kiedyś nim w drafcie, ale jeszcze go nie trafiłem. Ajajaj, Ronaldo, szkoda, że to nie doszło. Gdyby ta piłka tam dotarła, byłaby praktycznie stuprocentowa sytuacja, bo to było troszkę już sam na sam by prawie wtedy. Martwi mnie jedynie teraz to, że zaczęło coś tak troszkę dropić. To mi się niezbyt podoba, bo wiecie, w dropach się troszkę inaczej rozgrywa akcje. Gorzej przede wszystkim. Oj, Cristiano teraz spróbował po krótkim, ale na szczęście mój bramkarz na posterunku. 37 minuta spotkania i wydaje mi się, że póki co więcej z gry ma mój przeciwnik. Jaki fart teraz, dobrze tam rodzice był ustawiony, powinienem przegrywać 1-0. Ale piękna piłeczka do Suáreza, nie było spalonego. To jest niemożliwe, że był spalony. Suárez sam na sam, nie trafiona. Szatow z dystansu, Szatow i tylko rzut rożny. 68 minuta, nadal 0-0, bardzo wyrównane spotkanie. Spróbujmy może z dystansu uderzyć Barkleyem. Barkley zablokowany i kolejny rzut rożny, naprawdę mega intensywny mecz. Bardzo fajny mecz, lubię takie mega wyrównane spotkania. Zobaczmy w ten sposób, może tutaj spróbujmy. No nie ma kto tutaj uderzyć przed polem karnym, nie ma komu tej piłki oddać. O, może teraz Szatow zablokowany w ostatniej chwili w polu karnym. Naprawdę to jest dobra gra defensywna z jednej i z drugiej strony. 80 minuta spotkania, nadal nikt nie popełnił błędu w defensywie i dlatego też mamy 0-0, naprawdę podoba mi się ten mecz. Że Suárez z dystansu by odpalił. Suárez! 90 minuta! Jak przywalił, czekał na ten jeden strzał w tym meczu. Coś pięknego, samo okno, Luis Suárez w 90. minucie. No i mamy koniec tego spotkania. Dziękuję bardzo serdecznie za ten mecz. Z kimkolwiek grałem, ale naprawdę mega fajne spotkanie. No bramka w 90. minucie Suáreza, tutaj jeszcze Biglia, man of the match, 9,2 ocena. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze na strzały celne. 2 na 2 Suárez, Ronaldo 1 na 1. Jeszcze statystyki jeszcze obejrzymy sobie na sam koniec. 10 strzałów, 7 celnych mojego przeciwnika, u mnie 6 strzałów, 5 celnych. Przewaga w posiadaniu piłki, naprawdę mega równy, fajny mecz. Zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. Payet 95, do tego Aguero, Bale. Zobaczcie jeszcze na defensywę, jak to wszystko poukładał. 100% zgrania, 85, rating składu 4-3-3, formacja. Może być ciężko, naprawdę jeśli on będzie dobrze grał tymi kartami, to mogę mieć cholerne problemy, szczególnie w mojej defensywie, także muszę zacząć chyba od grania defensywnego i spróbujemy zagrać z kontrataku. Może to wyjdzie, może nie, to się okaże. No, Ronaldo, odpal z dystansu, pierwszy dobry strzał na bramkę, ale chyba nawet rzutu rożnego nie będzie. No niestety, piłka nie opuściła placu gry. Kurde, ten Payet jest naprawdę tak mega dobry. Weź go tutaj powstrzymaj, największe problemy właśnie mam z połapaniem jego w defensywie. Ale piękna kontra idzie. Tylko żeby to jeszcze tego nie zepsuć, to byłoby coś pięknego. Zobaczmy, Cristiano, przedziera się jeszcze, Ronaldo. Podaj, nie! Zamarkowanie Daniego niepotrzebne, mogłem to chyba lobować nad bramkarzem, nawet próbować prawą nogą. Prawdopodobnie by to weszło, no ale to teraz już mogę sobie tylko gdybać. Piękna akcja, 1 do 0, 30 minuta spotkania, Luis Suárez i wychodzimy na prowadzenie, to jest to. Patrzcie na to, Suárez, szkoda, że to był spalony, naprawdę mega dobra piłka od Barkleya. To musi być bramka, Suárez, dobitka jeszcze i mamy 2 do 0, co za kontrataki w moim wykonaniu w tym meczu. Jeszcze dobre podanie do Danego, Dany, to musi być bramka obok słupka. To jest druga setka, którą on marnuje w dzisiejszym spotkaniu, to jest zmiana, na 100% go zmieniam i wpuszczamy kogoś innego, no, dobrze się nim wybiega, dobrze się nim podaje, ale dlaczego on marnuje takie sytuacje, to nie wiem, ale mamy rage quit. Zobaczmy więc na skład mojego trzeciego przeciwnika. Tamten poszedł sobie zrobić kawę albo herbatę. 4-3-3 formacja i wydaje mi się, że on tutaj ma lepszego napastnika, którego dopiero wpuści. 97 zgrania, 86 rating składu, Roberto Carlos na obronie, Piszczek na środku obrony, co ciekawe, i Emanuel Neuer, nazywany przez niektórych Neumajerem, na bramce. Ronaldo w polu karnym, 1 do 0, co za podanie w ogóle? To Dany tak podał? 6 minuta spotkania i Cristiano strzela swoją pierwszą bramkę w dzisiejszym odcinku. Tak, to strzelił pierwszą Suárez, tak? W pierwszym meczu i w drugim dwie Suárez. Tak, to jest pierwsza bramka Ronaldo dziś. O Dany, kolejna twoja setka i w końcu się udało, 2 do 0, 23 minuta spotkania, pięknie to wykończył i mamy dwubramkowe prowadzenie już w tym spotkaniu. Co porobił Dany w tym momencie? Lewa noga, czyżby ta ostatnia zmiana, którą go straszyłem, poskutkowała tym, że on teraz naprawdę gra mega w tym spotkaniu? Jaka poprzeczka w wykonaniu Cristiano Ronaldo! Dlaczego to mi nigdy nie wejdzie? Drugi raz już w taki sposób próbowałem uderzać w tej FIFA i drugi raz trafiłem w poprzeczkę. Znaczy próbuję częściej, ale drugi raz była to poprzeczka. No, Suárez sam na sam, ale nie zdążył opanować dobrze tej piłki, żeby uderzyć. No szkoda, naprawdę były okazje, żeby było teraz 3 do 0. 15 minut do końca i mój przeciwnik póki co strzela z dystansu ciągle i potem ma rzuty rożne, także muszę też na to uważać. Ta piłka spadła tym razem pod nogi Messiego, ale kolejna dobra interwencja mojego bramkarza. Na spokojnie, na 0. Dzisiaj ten draft byłby naprawdę genialnie rozegrany, na 0 z tyłu oczywiście. 90 minuta spotkania i nic złego już, mam nadzieję, nie stanie się w tym meczu, no chyba że stracę bramkę, no ale dwóch to raczej już nie. Jeszcze tylko tutaj dobrze zagrać w defensywie teraz, żeby było na 0 z tyłu, żeby było na 0 jednak. Pięknie, piękna gra w defensywie w kolejnym spotkaniu i mamy wynik 2-0. Więc w takim razie przechodzimy do finału. Zobaczmy jeszcze na oceny Man of the Match. Nie został wybrany. Nie, jest dany 9,5, który powędrował na ławkę rezerwowych. Naprawdę dobry mecz w jego wykonaniu. No i zobaczcie, tak prezentują się statystyki. Znów mój przeciwnik ma więcej strzałów, ale to dlatego, że grałem na defensywnym, od kiedy strzeliłem drugą bramkę. Oddałem mu troszkę więcej miejsca, że tak powiem, przed moim polem karnym, ale w polu karnym już było wszystko zagęszczone, więc musiał uderzać z dystansu. Idę szukać mojego przeciwnika w wielkim finale. Wielki finał przed nami, więc ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. 5-2-2-1, formacja Cristiano Ronaldo i Gareth Bale na ataku, Neymar na LWB. No cóż, bardzo ciekawa decyzja, ciekawe czy zostanie przesunięty do przodu. 99 zgrania, 86 rating składu. Tym składem dotarł do wielkiego finału, więc no coś grać na pewno umie chłopak, więc no może być naprawdę ciężko. To już jest finał, ja sobie teraz ustawię tak wszystko defensywnie, ultra defensyw nawet i gra z kontry. Zobaczymy czy to będzie miało skutek taki, jakiego bym pragnął. To jest coś pięknego, to jest picobello zajebiste po prostu. Cristiano Ronaldo, co gość porobił, piękny McGiddy spin w idealnym momencie, tam było chyba dwóch obrońców, jeszcze nawet trzech obok niego. Oszukał wszystkich i strzela bramkę na 1-0 już w 3. minucie spotkania. Tutaj jakieś zmiany, pewnie Neymar będzie przesunięty do przodu, tak jak powiedziałem, i zobaczymy kto jeszcze wejdzie na plac gry. Szybka odpowiedź mojego przeciwnika, 6. minuta, 1-1, Cristiano Ronaldo, nie mogłem go tam przepchnąć w polu karnym i niestety strzela bramkę na 1-1, jeszcze dawa mi tu robi. Ale to porobił Suárez, co za bramka, ściągnął pajęczynkę i mamy 2-1 w 19 minucie spotkania. Pięknie to zrobił, zobaczcie, Berbatov spin i idealnie po długim w okienko. I tak trzeba wykończyć akcję właśnie w takiej sytuacji. Spróbujmy uderzyć Ronaldo po długim, szkoda, że to nie weszło. Cały czas w ogóle mam wrażenie, że Bartes stoi na bramce, nie wiem dlaczego. Oj, to będzie bramka prawdopodobnie. Nie trafił! Niepotrzebnie chyba to wycofywał, mógł strzelać, sam na sam już był i chciał to jeszcze rozegrać do pustej bramki, żeby miał 100% pewność, że trafi, a jednak się przeliczył i mamy nadal 2-1 dla mnie, ale to było poważne ostrzeżenie, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji więcej. Ale szybki, ojojoj, kto to był? No nie, tylko nie w końcówce, kurde! 88 minuta spotkania, Messi! Nie! Nie wierzę w to. To jest po prostu, to jest EA Sports w czystym wydaniu. Przez cały mecz broniłem się idealnie. Koleś miał tylko jedną bramkę strzelił i nagle w 90 minucie moi zawodnicy po prostu nie potrafią bronić. Nie potrafią się ustawić w defensywie, wszyscy się rozjeżdżają. Jak to jest możliwe? Magiczna, pieprzona 90 minuta. Po prostu brak słów na to, co się czasem dzieje w tej grze. No jak widzieliście sami, no co się stało w samej końcówce tego spotkania. Wjechał sobie koleś 2 razy jak w masło. Otwórzmy sobie 2 paczki jeszcze za ten draft. Mega udany draft, myślałem, że uda się go wygrać. No i pierwsza paczka taka niezbyt, jedynie ta tutaj jest i oprócz niego jakieś duplikaty ciekawe? Nie. Paczka numer 2 za draft przegrany w finale. No niby fajnie. I co my tu mamy? Rui Patricio trafiony do tego Ciller i hit. Sami zawodnicy. Bierzemy wszystkich do klubu. Jeszcze paczka wypożyczenia na sam koniec. Zobaczmy kogo dostaniemy. Kompany wypożyczony na 7 spotkań, także no nie jest źle, ale naprawdę mega mi szkoda tego finału, bo to był finał wygrany i nagle w 90 minucie stały się niesamowite rzeczy. No cóż, widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, że wam się podobało, że te mecze naprawdę podobały wam się, dotarłem aż do finału grając automatyczny draft, więc ja jestem zadowolony. Szkoda tej porażki, tak jak powiedziałem, ale widzimy się następnym razem, trzymajcie się, na razie i piona.